Wielu osobom wydaje się, że każdy dzień to osobna historia. Kończy się, zamyka się drzwi i kolejnego dnia rozpoczyna się zupełnie nowa, niezależna rzeczywistość. Nic bardziej mylnego. Bardzo duży wpływ ma na kolejny dzień to, jak spędzamy wieczór i czym karmimy mózg przed snem. Ma to bezpośredni wpływ na to, w jakim samopoczuciem staniemy kolejnego dnia, no i jak śpimy. Spędzanie wieczoru z ulubionym serialem czy filmem jest niewątpliwie przyjemnym rozwiązaniem. Często jednak z jednego odcinka serialu robi się cały wieczór spędzony przed telewizorem. Bywa, że dzieje się tak dzień w dzień, a z tygodnia na tydzień czujesz się coraz gorzej we własnej skórze, no i czujesz, że odwlekasz absolutnie wszystko. Nie musisz na szczęście kończyć subskrypcji i wyrzucać telewizora przez okno, wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich proporcjach. Proponuję Ci dzisiaj 10 sposobów na dobrze spędzony wieczór, niekoniecznie z Netflixem. Lecimy. Seriale to częsty sposób ucieczki od obowiązków osób mających problem z ciągłym odwlekaniem. Polecam Ci mój kurs oraz książkę i audiobook Pożegnaj prokrastynację. Link z atrakcyjną czasową obniżką znajduje się w opisie. Więc pierwsza taka rzecz. Przygotuj się na jutro. Wiele osób, włączając serial, próbuje przestać myśleć o jutrze. Często związane jest to z nadchodzącym stresującym dniem w pracy czy obowiązkami domowymi. Liczą, że jeżeli nie będą o tym myśleć, stresujące kwestie znikną. Najlepsze oglądają serial do późnych godzin nocnych, a o poranku przeżywają zderzenie z rzeczywistością, często bardzo bolesne. Istotne jest przygotowanie się na nadchodzący dzień. To mogą być banalne sprawy. Posprzątaj biurko przed pracą, zaplanuj przebieg jutrzejszego dnia, przygotuj się mentalnie na to, co Cię czeka. Nie chodzi o to, aby się zamartwiać. Ważniejsze jest po prostu świadomość tego, z jakimi wyzwaniami musisz się jutro zmierzyć. Z przygotowaniem psychicznym, jak i fizycznym dużo łatwiejsze okaże się stawienie czoła wszystkim czekającym wyzwaniom. Druga rzecz. Spisz, co Cię męczy. Wieczór to dla wielu osób czas, gdy w końcu mają chwilę spokoju. Dzieci przestają ciągnąć za rękę, pies nie szczeka w oczekiwaniu na spacer, nawet zmywarka jest już załadowana. W tym momencie zaczynają spływać wszystkie myśli i pomysły całego dnia. Są niezwykle rozpraszające i natarczywe. Najczęściej zaczynają kłębić się w głowie wszystkie rzeczy do zrobienia jutro. Daj im wyjść z głowy i zapisz wszystko na kartce. Będzie to pewnie plan na jutro, prezenty na święta, inspiracja na nowy biznes. Spisując to wszystko, robisz miejsce w głowie na kolejne inspirujące pomysły. Poza tym lżejszy o te myśli umysł pracuje wydajniej. Warto zatem zrobić mu przestrzeń, aby móc myśleć jaśniej. Co więcej, w moim kursie i w mojej książce Pożegnaj prokrastynację rekomenduję, żeby pisać sobie plan na następny dzień, ale plan mały, zgodnie z moją ulubioną techniką, choćby skały strały, no ale więcej w kursie i więcej w mojej książce. Trzecia rzecz. Nie karm mózgu śmieciami. Reality show, telenowele, plotki o celebrytach czy wiele klikalnych filmów na YouTube są jak fast food dla mózgu. Wszystko są to treści przyjemne, łatwe. Podobnie jak w przypadku fast foodów wiemy, że nie służą one naszemu zdrowiu, ale i tak zjadamy go dla przyjemności. Podobnie jest ze śmieciowymi programami oglądanymi wieczorem. Wiemy, że są bez sensu, że są ogłupiające, a oglądanie ich rozprostowuje nam zwoje mózgowe. Mimo to odpalamy telewizję wciągnięci, oglądamy kolejne perypetie. Dość istotne jest, aby wieczorem nieco się wysilić i włączyć coś bardziej wartościowego, stąd nie każę Ci kończyć subskrypcji. Może być to nawet krótki odcinek wartościowego serialu, czy tylko część dobrego filmu, jeżeli poczujesz się zbyt zmęczony. Karmienie mózgu programami o wątpliwej wartości odbija się w dalszej perspektywie. Pozornie są lekkie i przyjemne podczas oglądania, jednak podobnie jak po fast foodzie, po pewnym czasie czujesz się nie najlepiej. Czwarta rzecz, odłóż telefon. Nawet po powrocie z pracy lubi dzwonić, wywołując w tobie zdenerwowanie. Mimo, że godziny pracy masz za sobą, to tematy okołopracowe pojawiają się na pracowniczej konwersacji, czy na przykład na grupie, czy po prostu schodzą ci maile. Padają pytania o to, co się stało przez dzień, kto zostawił kanapki w lodówce, czy o prezent na urodziny szefa. Zamiast skutecznie odpoczywać, ty wciąż myślami jesteś w pracy, w sumie to wcale z niej nie wychodzisz. Jesteś wciąż stymulowany przez kolejne bodźce. Wieczór powinien być natomiast czasem, w którym ilość docierających bodźców jest ograniczona. O ile nie ma nic złego w obejrzeniu dobrego filmu, czy nawet porozmawianiu z przyjaciółką przez telefon, to rozwiązywanie wieczorem problemów z całego dnia pracy jest po prostu kiepskim pomysłem. Dobrze jest zostawić zbędne rozpraszacze za drzwiami sypialni. Na pewno poczekają na Ciebie do rana, a z naładowanymi wieczorem bateriami dużo łatwiej będzie się z nim zmierzyć. Tym bardziej, że istotny jest dobry, zdrowy sen, a telefon nam w tym wszystkim po prostu przeszkadza. Piąty pomysł. Planszówki wiecznie młode. Przepis na dobry wieczór to nie tylko książka, koc, relaksacyjna herbata w samotności. Dla wielu
osób wieczór to jedyny moment w ciągu dnia, aby móc spędzić czas z rodziną. Z braku pomysłu na wspólny czas najczęściej włączony jest telewizor. Jest na to rozwiązanie. Kompromis na wspólny wieczór, ale bez telewizji. Gry planszowe. Po chwilowym wyparciu ich przez gry komputerowe, planszówki znów wracają do łask i stają się na powrót popularne. Warto pograć zarówno w klasykę, jak i zorientować się w nowościach. Planszówki zyskały ostatnio drugą młodość. Znów stają się popularne, można zdobyć je absolutnie wszędzie. A Polacy produkują bardzo dużo dobrych tytułów. Dzięki planszówkom cała rodzina powinna być zainteresowana wspólną grą, no i spędzaniem wspólnie czasu. Szósty pomysł, zadzwoń do przyjaciela. No to jest ten moment, w którym telefon może jednak się tutaj nam przydać, ale w tych funkcjach przeznaczonych dla telefonu. Wiadomości tekstowe pierwotnie miały służyć do przekazywania krótkich informacji, miały być zastąpieniem telegramu, stało się zupełnie inaczej. SMS-y aktualnie potrafią osiągać długości elaboratów. Potrafimy przez SMS-y czy jakieś komunikatory kłócić się, pogodzić, wyrażać uczucia. W późniejszym czasie doszły nawet emotikony, aby zastępować mimikę twarzy, jednak pisany tekst nie zastąpi nigdy szczerej rozmowy. Nie można się oszukiwać. Zamiast wieczorami SMS-ować z przyjaciółmi, zadzwoń do każdego i poświęć mu chwilę na indywidualną rozmowę. Pozwoli ci to budować szczerą relację i miło spędzić wieczór. Staraj się używać SMS-ów zgodnie z pierwotnym założeniem. Nie służą do przekazywania krótkich, logistycznych informacji. Siódmy pomysł. Przeczytaj rozdział książki tylko dla przyjemności. Większość z nas postrzega czytanie jako narzędzie rozwoju. W szczególności tutaj na kanale, u wielu osób rozwinęło się poczucie, że jeżeli książka, to tylko taka, która coś wniesie w ich życie. Na topie są książki popularno-naukowe, o rozwoju osobistym czy książki przyrodnicze. I w nich ciągle coś poznajemy o świecie, ciągle się czegoś dowiadujemy. Wiele osób jednak zapomina, że istnieje coś takiego jak beletrystyka. Absolutnie nie namawiam cię do zaprzestania rozwijania się czy nauki, jednak fikcja literacka jest najskuteczniejszym sposobem redukowania poziomu stresu. Wiele osób w pogoni za samorozwojem straciło trochę wyczucie i nie chce tracić czasu na książki, które nic nie wnoszą do życia, to znaczy każda lektura musi być w jakiś sposób produktywna, a jest to zmora, bo pomijacie naprawdę olbrzymi świat fantastycznych książek fabularnych. Fakt, nie pozwalają one zdobyć nowej wiedzy, czy nie pomogą ci w znalezieniu pracy, ale pozwalają na skuteczny relaks, na przeżycie czegoś, czego przeżywamy również w serialu, emocji, a może nawet dogłębnych emocji, bo książki z reguły są lepsze niż ich ekranizacje. Dobra, wciągająca książka skutecznie odwraca uwagę od codziennych problemów i pozwala o nich zapomnieć, co jest szczególnie istotne wieczorem. Relaks z książką uwolni twoją głowę od natrętnych myśli i pozwoli na spokojne wyciszenie się przed snem. Ósma rzecz. Wycisz Messenger. Nieznośnie pikające aplikacje typu Messenger, WhatsApp są świetnymi rozpraszaczami. Wiele osób zostało uwarunkowanych i na każdy dźwięk komunikatora bezwzględnie chwyta za telefon. Na pewno kojarzysz eksperyment Pawłowa, który warunkował zachowanie psa dźwiękiem dzwonka. Zwróć uwagę na podobieństwo do człowieka słyszącego dźwięk Messengera. Często dzieje się tak, że dbając o higienę snu, starasz się spędzić wieczór z książką bez telewizora, ale pikający Messenger skutecznie wszystko niszczy. Rozprasza, wytrąca z równowagi i mimowolnie sięgasz po telefon, bo może to coś pilnego. Najczęściej jednak okazuje się, że spokojnie mógłby poczekać do rana. Warto wieczorem wyciszyć dźwięki w telefonie i dać sobie czas na prawdziwy odpoczynek. Dziewiąta rzecz, napisz to. Chyba każdy miał taki wieczór w swoim życiu, gdy myśli zaczynały krążyć po głowie, przeplatać się, problemy zaczynały się piętrzyć i rosły w oczach. Wiele problemów wieczorem jest dużo trudniejszych do rozwiązania niż w ciągu dnia. Dlaczego? Teoria mojej babci brzmiała, że po prostu jest ciemno i wszystko wydaje się bardziej przerażające. Aktualnie mam trochę lepsze wytłumaczenie. Po całym dniu jesteś już po prostu zwyczajnie zmęczony, aby myśleć na tyle konstruktywnie, aby wymyślić skuteczne rozwiązanie problemu. Późno w nocy nie masz z kim o tym porozmawiać. Nikt nie jest w stanie udzielić ci rady. Z tego względu dużo lepiej spisać problemy i zająć się nimi rano. Dobrze jest też czasem z wieloma rzeczami się po prostu przespać, aby rano spojrzeć na nie z zupełnie świeżej perspektywy. Może być tak, że w głowie zacznie rosnąć ci lista zakupów, rzeczy do posprzątania na jutro, czy ważne wydarzenie w nadchodzącym tygodniu, o których nie możesz zapomnieć. Stresujesz się i wytężasz mózg, aby się skupić, zapamiętać je z rana. Układasz rymowankę, odpowiednią kolozję alfabetyczną, system skojarzeń, a rano i tak nic nie pamiętasz. Dużo prościej po prostu to wszystko spisać i ze spokojną głową pójść spać. Pisanie może mieć też zupełnie inny wymiar. Dla wielu osób spisanie emocji skończonego się dnia w swoim dzienniku jest niezwykle pomocne w wieczornym wyciszeniu.
Pisanie pozwala się skupić w danym momencie na tej jednej czynności. Wieczorne spisanie pewnych przemyśleń z całego dnia potrafi być niezwykle przydatne, jeśli chce się żyć świadomie. No i dziesiąta rzecz. Rusz z kanapy. Bez dwóch zdań najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić wieczorem, ale jeszcze na 2-3 godziny przed spaniem, to się poruszać i dotlenić mózg przed snem. Pozytywne zmęczenie ułatwi ci zasypianie. Wieczorne ćwiczenia mają też wpływ na samą jakość snu. Wystarczy nawet spacer. Będziesz spał głębiej i lepiej. Jeżeli masz problem z nocnym wybudzaniem się, taki wieczorny trening może wiele zmienić. Dotleniony mózg dużo lepiej będzie funkcjonował od samego rana. Ruch ma wpływ na wydzielanie się endorfin. Taki wieczorny wyrzut hormonów poprawi ci humor na wieczór. Dość istotne jest, że podczas uprawiania sportu skutecznie odsuwamy od siebie wiele problemów. Nie da się przecież skupić na grze w siatkówkę, będąc myślami dalej w pracy czy w domu. Takie wieczorne skupienie skutecznie pozwoli wyczyścić umysł z dręczących problemów. Nie musisz od razu ruszać, biegać do parku. Nawet nie musisz nigdzie wychodzić z domu. Wystarczą już ćwiczenia wykonywane w domu na macie czy intensywny spacer. Wieczór to też dobry moment na zaplanowanie treningów, ponieważ nie masz miejsca na wymówki. Planując trening rano, łatwo je ominąć, jeżeli zaśpimy, bądź poranek rozpocznie się z problemami. Wieczorem natomiast nie ma wymówek. No i to moich 10 propozycji na wieczór. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje propozycje. No i dzięki za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!